Cześć, mam na imię Iza. Witam Was w kolejnej odsłonie naszego adwentowego kalendarza. Dzisiaj będzie o muzyce, o kolendach. Słowo kolenda pochodzi z łacińskiego kalendę. Kalendę oznaczało pierwszy dzień miesiąca w kalendarzu juliańskim. To był szczególny czas dla starożytnych Rzymian. Wtedy się odwiedzali w domach, składali sobie życzenia na ten nadchodzący nowy miesiąc. Dzisiaj kolenda oznacza po prostu taką pieśń Bożonarodzeniową związaną z właśnie Bożym narodzeniem. Kolendy znamy już od bardzo dawna, najstarsza polska kolenda nosi tytuł "Zdrów bądź królu Anielski" i ona pochodzi z połowy pierwszej połowy XV wieku, przy czym prawdopodobnie jest to tłumaczenie pieśni łacińskiej. Kolendy tworzono przed wiekami bardzo chętnie, i to nawet takie najbardziej Znano osobistości się za to, za to zajęcie brały, kolokwialnie mówiąc. Na przykład Piotr Skarga, któremu przypisuje się, kolędę w żłobie leży, ale też poeta sentymentalny Franciszek Karpiński, który jest autorem takiej kolendy o charakterze narodowym w zasadzie Bóg się rodzi. Dlaczego narodowym? Ponieważ jej melodia jest oparta o poloneza. Nawet Fryderyk Chopin w jednym ze swoich utworów również wplótł fragment kolendy Lula i że Jezunio, a więc to też świadczy o tym, że te kolendy były znane i były ważne również dla twórców takich bardzo, bardzo wyrafinowanych. To tyle, jeżeli chodzi o dawną Polskę. Obecnie piosenki świąteczne to jest potężna gałąź muzyki rozrywkowej. Zaczęło się w zasadzie w latach 40., w trakcie wojny. W 1942 roku e, powstał taki film e, Gospoda Świąteczna, i w tym filmie pojawił się taki utwór śpiewany przez Binga Crosbiego, bardzo popularnego wówczas, White Christmas. I e, ten utwór zrobił zawrotną karierę. Do dzisiaj jest śpiewany przez niezliczone ilości e, osób. Bardzo znanych artystów, ale też jest uznawany za najlepiej sprzedający się singiel w historii muzyki. Tak twierdzą, tak twierdzą Amerykanie. Szacuje się, że tego singla sprzedało się 50 milionów kopii. To jest piosenka świąteczna. Tak. To był rok 1942. Po wojnie szybko wyczuło, takie rekiny przemysłu muzycznego wyczuły, że ten temat świąteczny warto by jeszcze zgłębić. I tak oto na przykład pod koniec lat 50. Elvis Presley wydaje cały album świąteczny. Co samo robi Frank Sinatra. Później, kilka lat później interesują się muzyką świąteczną, tematem bożonarodzeniowym jazzmeni Ella Fitzgerald również nagrywa cały album. No i y, oczywiście te wszystkie albumy, te wszystkie piosenki okazały się dużym sukcesem i zaczęto ten temat eksploatować y, na jeszcze szerszą skalę y, w kolejnych dekadach. W latach 70. Y, świątecznych hit pisze John Lennon, pisze bardzo popularna glamourkowa grupa Slate. To są takie jeszcze, jeszcze jednak nieśmiałe początki, bo dopiero lata 80. w zasadzie to już jest naprawdę taki rozkwit tych Christmas songs, jak to mówią Amerykanie. Wtedy powstaje słynne Do They Know It's Christmas, czyli taki utwór, który stworzono charytatywnie. Dochód z jego sprzedaży miała miało zasilić walkę z głodem w Afryce, i ten single Stworzyło wielu topowych artystów ze sceny brytyjskiej w latach 80. On zdobył niesamowitą popularność. Później jeszcze stworzono trzy składy z gwiazdami z innych, z następnych epok muzycznych, i również te single świetnie się sprzedawały, więc jest to piosenka zawsze żywa. W latach 80. też powstaje no już słynne Last Christmas, grupy Wem, czyli grupy. Którą stworzył George Michael. Sam George Michael y, podobno nie znosił tego utworu, ale y, też trudno się dziwić, ponieważ y, no, tworzył wiele, wiele też innych rzeczy, a jednak wydaje się, że ten właśnie Jeden Świąteczny utwór jest y, tym, który wszyscy y, zapamiętali najbardziej. Lata osiemdziesiąte to również e, utwory świąteczne grupy Queen, Cliff Richard, e, Shakin' Stevens. Było, było tego rzeczywiście bardzo dużo. W latach dziewięćdziesiątych e, również swoje albumy zaczęły nagrywać divy pop. E, takie Mariah Carey to jest świetnie sprzedający się album w Stanach. Chyba jeden z najlepiej sprzedających się świątecznych. Celine Dion. E, dzisiaj w XXI wieku ta twórczość się rozrasta. Robi się wersje starych utworów nowe, nowe wersje starych utworów, ale też i nagrywa się y, y, oczywiście nowe piosenki, nowe albumy. I tutaj również spektrum tych artystów jest bardzo szerokie. Są to raperzy. Bob Dylan już w XXI wieku nagrał swój album świąteczny. Y, y, Kanye West również nagrał. Więc tutaj Justin Bieber, to jest w zasadzie taka pozycja obowiązkowa u takich największych artystów popowych mieć album świąteczny, bo to się też bardzo dobrze jednak jak pokazuje historia muzyki sprzedaje. W Polsce tradycje Christmas song mamy dużo uboższe. W zasadzie taki Pierwszy album z piosenkami świątecznymi nagrały Czerwone Gitary, czyli prekursorzy polskiego rock'n'rolla, przy czym nagrały go stosunkowo późno, bo w 1976 roku z tego albumu pochodzi Szlagier Dzień Jeden w Roku, utwór, który na pewno większość z Was Kojarzy. I w zasadzie w Polsce ludowej tych utworów świątecznych za bardzo nie mieliśmy. Dopiero w latach 90 już po otwarciu się na tą muzykę zachodnią, kiedy polscy artyści byli bardzo zainspirowani tym co się dzieje na Zachodzie, wtedy te utwory zaczęły się pojawiać. Utwór Pada śnieg, który wykonywał Krzysztof Antkowiak później z duetem z Edytą Górniak. Jak wie, czy za rogiem grupy DSU, takie żeńskie trio, może troszeczkę już zapomniane, te utwory do dzisiaj funkcjonują w rozgłośniach radiowych, są pamiętane, cały czas nagrywa się nowe, nagrywa się nowe w XXI wieku. Nie jest to taka skala amerykańska, ale trzeba zwrócić uwagę, że w polskiej specyfice, polska specyfika jest taka, że jednak kultywuje się tą tradycję śpiewania tradycyjnych kolęd i. Nasi artyści bardzo chętnie po prostu śpiewają te tradycyjne, tradycyjne kolendy w swoich własnych aranżach, i bardzo wielu artystów może pochwalić się takim okazjonalnym albumem, właśnie z tym tradycyjnym repertuarem. Niektórzy narzekają, że tych piosenek świątecznych jest bardzo, bardzo dużo, że one już w zasadzie bardzo się oderwały od tego, czego miały tyczyć pierwotnie, czyli od narodzin Chrystusa, ale nie jest to rzecz nowa. Dawne jasełka też miały taki charakter ludyczny i bardzo często obfitowały właśnie w takie treści obyczajowe, w treści, które często nie licowały z powagą, powagą kościoła i religii. To wszystko na dziś. Dobrej muzyki na święta i oglądajcie kolejne nasze filmy.